Witajcie. Ten górny kolektor to jest tylko na potrzeby chłodzenia, czyli mamy tu trzy stropy chłodzące plus chłodnica do rekuperacji. W tej chwili instalacja jest już uruchomiona. Naszym dolnym źródłem są tu cztery sondy po 100 metrów. Cały kolektor chłodu jest w tej izolowanej zabudowie. W tej chwili parametr zasilenia stropów chłodzących to jest 21 stopni. Żądana jest 20. Dokładnie tyle samo pokazuje mi kamera termowizyjna. W tej chwili na przewodzie zasilającym jest około 21 stopni. Na kolektorze powrotnym jest w tej chwili 25 stopni. To jest nasze zabezpieczenie dodatkowe. W momencie, gdyby coś się wydarzyło, ten sterownik ma odciąć pompę odpowiedzialną za chłodzenie. A teraz przejdziemy po budynku. Zobaczymy, jak reagują stropy chłodzące. Jak widać, panele chłodzące już działają, ściany chłodzące również. Wygląda na to, że wszystko działa prawidłowo. Instalację zostawiamy pracującą. Zobaczymy za kilka dni, jakie są odczucia i jak zachowuje się budynek. A tymczasem do zobaczenia na budowie.